Dzień dobry, witamy w kolejny czwartek. Dziś temat związany z bezpieczeństwem. Kaski rowerowe, zapraszam. Dzisiejszy materiał podzielimy na dwie główne części. Jaki kask wybrać oraz jak to zrobić. Ja zajmę się omówieniem tematu związanego z kaskami MTB, z kolei Mateusz przybliży Wam charakterystykę kasków szosowych. Nie pominiemy też oczywiście kasków rekreacyjnych. Wspomnimy, jak wyglądają i dla kogo są stworzone. Dla zainteresowanych linki do każdego z kasków, które omawiamy, znajdują się w opisie. Sprawdźcie, jeżeli chcecie poczytać coś więcej. Aby rozróżnić te trzy typy kasków, założyliśmy, że kask MTB ma wygląd sportowy i ma daszek oraz może mieć dodatkową ochronę szczęki. Kask szosowy ma wygląd sportowy, ale nie ma daszek. Kask miejski ma wygląd taki bardziej designerski i może mieć daszek, ale nie musi. Zacznijmy od takich podstawowych, mniej zabudowanych modeli, które warto wybrać wtedy, kiedy nie jeździmy w jakimś mega wymagającym terenie i szukamy raczej takiej podstawowej ochrony głowy. Taki kask można z powodzeniem wykorzystać we wszelkiego rodzaju maratonach MTB, wyścigach XC, ale tutaj podkreślę, że bardzo dużo osób decyduje się na wybór do tej formy aktywności, tej formy kolarstwa górskiego kasków szosowych ze względu na ich przewiewność i lekkość. Takie kaski mogą też być wykorzystywane do jazdy rekreacyjnej, do jazdy na co dzień, jazdy po mieście, jazdy na wycieczki. To właściwie jest też chyba najczęstszy sposób wykorzystania tego typu kasku. Cechą charakterystyczną dla tego typu kasków jest to, że mają krótki daszek, mniej zabudowaną część potylicy, przez co też są lżejsze niż kaski, o których opowiem teraz. Kaski MTB z bardziej zabudowaną potylicą są najczęściej wybierane przez ludzi jeżdżących nieco agresywniej, w nieco trudniejszym terenie, najczęściej w górach, ludzie, którzy jeżdżą w enduro, na jakichś single trackach, w bike parkach, często używają tego typu kasków. Oferują nam lepszą ochronę głowy ze względu właśnie na ten, co wspomniałem już wcześniej, wydłużony panel z tyłu głowy, dodatkowo chroniący naszą potylicę. Są niestety z tego tytułu nieco cięższe, ale bez dramatu. Przy obecnych technologiach można bez problemu taki kask używać cały dzień i nie ma jakiegoś nadmiernego zmęczenia. Charakterystyczne jest dla nich to, że są właśnie głębsze, bardziej okalają naszą głowę, mają dosyć długi, regulowany daszek, dzięki czemu bez problemu powinniśmy w większości modeli zmieścić pod tym daszkiem gogle, jeżeli takich używamy do jazdy, a nawet kamerkę sportową, jeżeli ktoś lubi taką perspektywę. Pozostają nam kaski typu full face, najcięższe w całym zestawieniu, a to ze względu na to, że użyte materiały są stosunkowo ciężkie i mamy dodatkowo zabudowaną szczękę. Czemu one są wykonane z ciężkich materiałów, a nie jak najlżejszych? Ano po to, żeby po prostu wytrzymać sporo więcej. Większość osób korzysta z nich w momencie, kiedy skupia się tylko i wyłącznie na jeździe w dół. Do podjazdu ciężko. Są też często spotykane lżejsze odmiany kasków typu full face, które budową przypominają te takie lżejsze kaski bez szczęki do enduro, właśnie na single tracki. Często ta szczęka jest w nich dopinana, a jeżeli nie jest dopinana, to jest wykonana z lżejszych materiałów i cały kask też jest dzięki temu dużo lżejszy. Dosyć popularne rozwiązanie w dzisiejszych czasach, w momencie kiedy dużo ludzi jeździ na e-bike'ach, elektrykach, w górach i szuka maksymalnego komfortu i też zwiększonego bezpieczeństwa. Są jeszcze, występują takie kaski typu orzeszek, pewnie każdy z Was kojarzy, jak to wygląda. Omawiam je jako kask z gatunku MTB, ponieważ tutaj najczęściej je spotykam, a mianowicie w dirt jumpingu, gdzie dużo osób z tego typu kasków właśnie korzysta, ale z powodzeniem też są wykorzystywane na BMX-ie do użytku miejskiego, bo po prostu często podobają się ludziom, wyglądają ładnie na hulajnodze, na rolkach, na wrotkach i czymkolwiek tam jeszcze chcecie. W przypadku kasków szosowych, w przeciwieństwie do kasków MTB, mamy trochę inny priorytet. Kask szosowy powinien być lekki, bardziej przewiewny, opływowy,
Zapewnia troszkę mniej ochrony, ale spełnia swoją rolę i zapewnia nam bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o kaski szosowe, podzieliliśmy je specjalnie dla Was na trzy typy. Pierwszym typem kasku jest kask lekki, bardzo dobrze wentylowany. Ten kask warto wybrać, jeżeli czeka nas bardzo duży wysiłek, bardzo będziemy się pocić. Jeżeli pokonujemy długie dystanse, warto pomyśleć nad takim kaskiem, ponieważ będzie najwygodniejszy. Kaski Aero. Kaski Aero to typ kasku, w którym mamy troszkę słabszą wentylację, ale dzięki kształtowi, jaki mają, jesteśmy bardziej opływowi i możemy jeździć jeszcze szybciej. Tego typu kask jest raczej wykorzystywany podczas wyścigów, a nie podczas treningów, gdzie może przeszkadzać ograniczona wentylacja. Bardzo częsty wybór dla zawodników triatlonowych. Warto zwrócić uwagę na budowę kasku. Z tyłu z reguły ten kask jest wydłużony, żeby poprawić naszą aerodynamikę, żeby poprawić naszą opływowość w agresywnej pozycji. Jeżeli liczy się dla Ciebie każda sekunda, warto zastanowić się nad takim typem kasku. A teraz wjeżdża ostatni kask szosowy, czyli kask czasowy. Ten typ kasku posiada najsłabszą wentylację, ale jest najbardziej opływowy. Żeby poprawić opływowość takiego kasku, z reguły są wyposażone w szybki. Kaski tego typu mają zastosowanie w wyścigach czasowych, torowych i często występują też w triatlonie. Kaski miejskie. Rekreacje. Taki kask ma chronić naszą głowę podczas upadku. Zamysłem producentów jest to, żeby kask był jak najbardziej wygodny. Kluczowe dla takiego kasku jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wygląd. Za tym wyglądem bardzo często idzie niestety w parze ograniczona wentylacja. Często alternatywą dla takich kasków są kaski MTB albo szosowe. A teraz przejdziemy do dopasowania kasków. Na wstępie przekażę smutną informację, że niestety nie każdy kask będzie pasował do kształtu naszej głowy. Każdy producent inaczej podchodzi do projektowania skorupy swojego kasku i z tego też tytułu, mimo tego, że zakres rozmiarów dla obwodu głowy będzie się pokrywał, to kask niekoniecznie może do nas pasować. Posłużę się przykładem. Mamy dwa kaski różnych producentów, a zakres rozmiarów w obydwu kaskach jest identyczny. Kask jednej marki będzie miał bardziej okrągły kształt, będzie troszeczkę głębszy, a kształt kasku z marki numer 2 będzie bardziej przypominał taki owal. Będzie bardziej podłużny do węższej głowy. Z racji, że moja głowa ma kształt bardziej okrągły niż taki podłużny, prawdopodobnie kask firmy pierwszej będzie pasował do mojej głowy lepiej i w nim będę się dobrze czuł, a z kolei w kasku firmy drugiej nie będę w stanie dopasować odpowiedniego rozmiaru. Nie sposób jest zawrzeć wszystkie informacje odnośnie rozmiaru kasku na etykiecie czy w katalogu, więc producenci po prostu posługują się taką rozmiarówką, która określa zakres obwodu głowy w centymetrach. To może nam znacznie ułatwić sam proces dopasowania kasku, ale niestety moją radą na takie odpowiednie dobranie kasku, żebyśmy czuli się w nim maksymalnie komfortowo, to jest po pierwsze przymierzać, po drugie przymierzać i jeszcze raz przymierzać kask. Innej metody nie ma. Przy prawidłowym dopasowaniu kasku warto zwrócić uwagę na to, żeby jego skorupa była maksymalnie blisko naszej głowy, czyli nie odstawała gdzieś tutaj po bokach, czy żeby nie robiła się taka pusta przestrzeń z tyłu, bo to może świadczyć o tym, że po prostu dopasowaliśmy większy kask niż powinniśmy, a ten kształt nie do końca jest dopasowany. Właśnie to niedopasowanie kształtu do naszej głowy zrekompensowaliśmy sobie tym, że wybraliśmy większy rozmiar. Niestety nie tędy droga. Warto szukać kasku, który przy odpowiednim dopasowaniu tego zakresu obwodu głowy będzie możliwie blisko dolegał do naszej głowy. Jeszcze kilka słów o takich trzech wybranych przez nas technologiach, które spotkamy w kaskach rowerowych. Większość kasków w dzisiejszych czasach jest produkowana w technologii in-mold. Polega ona na wstrzykiwaniu tej pianki wypełniającej kask do skorupy zewnętrznej kasku, co zapewnia bardzo trwałe połączenie, stosunkowo lekkie rozwiązanie w porównaniu do tych takich kasków, które kiedyś były produkowane i były klejone z te warstwy dwie ze sobą. Tak w tym przypadku one są bardzo spójne, są bardzo dobrze połączone i dzięki temu to też wpływa na większą trwałość, większe bezpieczeństwo i lekkość. Wavecell to
technologia Bontragera, którą sam stworzył. Jest to technologia, która ma ograniczyć w momencie upadku prawdopodobieństwo wstrząsu mózgu. Wnętrze kasków wykonane w tej technologii przypomina trochę plastry miodu. Niestety kosztem bezpieczeństwa troszkę gorzej jest z wentylacją w takim kasku i z wagą. W opisie zostawiamy Wam link do strony Treka. Możecie dowiedzieć się więcej o technologii Wavesoul. Jeszcze pozostaje nam bardzo popularny system MIPS, czyli Multidirectional Impact Protection System, tak w pełnej nazwie. Jest to specjalna wkładka, która pozwala odizolować system mocowania kasku do głowy od skorupy zewnętrznej. Pomaga to w trakcie upadku wyizolować troszeczkę tą siłę, która działa na naszą głowę i skierować ją bardziej na kask, zredukować obrażenia mózgu, których możemy doznać w trakcie upadku. Z naszej strony to wszystko na dziś. Dzięki za uwagę i życzymy Wam, żeby Wasz kask nigdy nie musiał spełnić swojej roli. Oraz wesołych świąt, bo widzimy się dopiero po nich w kolejny czwartek. Do zobaczenia.